Cześć, ja jestem Merwo, witam was w kolejnym filmie na skrzydłowym i co ciekawe gramy tutaj, bo tu już się dowiedziałem tego na rozgrzewce, przeciwko dwóm Polakom, both side. Jest to mój pierwszy zupełnie meczek na tej mapie. Ale ładnie zagrali, jest to mój zupełnie pierwszy meczek na tej mapie, oni grają pewnie we dwóch jakimś premade'em, więc będzie ciężko, już tutaj pozdrawiali, pytali czy... Pozdrawiali mamusie, pytali czy nagrywam. I nas mocno wycięli w pierwszej rundzie, próbujemy walczyć dalej. Wiecie co, ja zagram bez hełmu teraz. Mam nadzieję, że nie walną mi żadnych headshotów. Ale dobrze grają skubańcy. One or two. No zupełnie full auto, 95 w 6, naprawdę? O, jak pechowo, 5 HP mu zostało. Pierwsze moje wrażenia z tej mapy to to, że tu jest bardzo szybki kontakt. Dosłownie mija sekunda, dwie. I już się wszyscy tutaj spotykamy na środku. Dobra, no muszę jakoś wychylić. A co on tam za spot ma? Jest zboostowany? No jak chłopaki już grają na tej mapie 10 razy, to bez takich, no. Jeśli chciałbyś pootwierać sobie skrzyneczki i wylosować jakiś skin do CS-a, sprawdź stronę CSGO Skins. Z kodem Merwo dostaniesz 2 zł 10 grosz na start i plus 10% przy doładowaniu, jednak dla każdego przewidziana jest również codziennie jedna darmowa skrzynka. Oprócz tego jest mnóstwo innych skrzynek do wyboru, czasowo kończące się eventy, case battle czy exchanger do wypłaty dowolnego skina. Link w opisie, a my wracamy do filmu. A ja teraz zamiast jakoś zasejwować w którejś rundzie, to gram jakieś głupie force buy non stop i nie jestem w stanie, tak czasami mam na skrzynowym, nie jestem w stanie zagrać ani razu z jakąś normalną bronią i normalną ilością pieniędzy. Oj, dostał headshota, wyrwał. 82. Wcześniej jakieś 95 w iluś, teraz 82, oni mają kałachy. A ja co? Ciągle mam mało, nie chcę mi się sejwować, bo chce mi się grać. Jak tu się ustawiać na tej mapie? Dziwnie mi się tutaj gra. No dobra, w końcu, nie? Ostatnio jestem na pociągu. Czemu ja do niego dostałem? Czy my gramy na Polaków haksów, że on mnie przez ściany tu zeskanował? Ale skubany sobie rzucił tego smoła. Gdzie on się wycofa? Według mnie się wycofa do tego domku. Tylko czy ja mam jakiegoś defa? Nie mamy chyba. Chyba nie zdążę tego rozbroić, nie? Chyba nie. Do you have the fuse kit? No. Nie mam defa. Chciałem sobie zasejwować troszeczkę, więc... Nawet nie wygramy tej rundy, a ona była do wygrania. No to co, teraz wygrywamy wszystko po terro? Czy jest ostatni? Tam. Widzicie? Widzicie? Zdenerwowaliście Merwo? I od razu wszystkie rundy moje. Chyba, że to jest bardzo mocna mapa terro, nie? Tak też może być. Tu jest po lewej. Powinien dostać moim nade'em. Tak jest, tak sądziłem, ładnie leciał. No i mamy to. Wygrywamy teraz wszystkie rundy, moi drodzy. Dobra, schowamy się już tu za pociągiem. Ja go w ogóle nie widziałem na tle, he's low HP. Ja go w ogóle nie widziałem tam na tym tle. Jakoś mi się zamazał za tą ciuchcią. Proszę, wygraj to. On cię tu usłyszy, że spadniesz. 83. On już tu był? Nie sądziłem, że tak szybko to się tutaj dzieje na tej mapie. Już byłem pewien, że jestem martwy, jest po meczu. Gdzie jest drugi ziomeczek? On fejkuje pierwszą. Haha, proszę bardzo. Grasz przeciwko Merwo. To wiesz, że ja będę myślał, że pierwszą fejkujesz, prawda? Tak to wygląda. Mógł trzymać do końca, bym nie wychylił. Dałbym mu to zdefować do samego końca. Jakby tak to wyglądało, nie?
Okej. Okay. Check trains. No i co za comeback. Przegrywaliśmy 8-0. Nie, przepraszam, 7-8? 7-0 przegrywaliśmy. I jest 8-6 dla nich w tym momencie. Check behind, man. Yeah, dude. Otoczyliśmy się wszyscy nawzajem. Komplet. No dobra, mamy bombę. Teraz pytanie, jak jej bronić, z której strony? Nice. 8-7 dla nich. Co za śmieszny mecz. Ja w życiu nie sądziłem, że tak to będzie wyglądało. Jak wygrywali 7-0. Ktoś rzucił jakiegoś granata. Traf Merwo! Ale zlagowało mi jakoś w trakcie strzału. Ale GG. Mega śmieszny meczyk, nie? Lecimy z drugim meczem w takim razie, no skoro tak śmiesznie się tu grało, muszę zobaczyć jak to wygląda. No to zaczniemy drugi meczek na tej mapie, niestety znowu po stronie CT, więc okaże się, czy znowu zaczniemy mecz od przegrywania jakiegoś 10-0, zanim się obudzimy w meczu. Okaże się, nie? Tu jest pusto. Tu jest ktoś już w BS-ie, więc już troszeczkę się lepiej wiem, jak się zachować na tej mapie. Czemu on wiedział, że ja tu jestem? Przecież chciał mnie streetfajerować totalnie. Cheater? Is he cheating? I don't know, maybe. No on na mnie wychylił z tym diglem z takim prefajerem kompletnym. Oho, yes, skaucik yes, przez ścianę. Chowam się. Nawet w podskoku dał mi noscope'a i headshot. No to mamy gramy na haksa. Skąd? Noscope przez smoka, przez ścianę i headshot. Czekaj, jak tak się schowamy, to też dostanę. W ogóle prawda, że fajny skaucik? Ja go wydropiłem chyba dawno, wydaje mi się, że pasuje do nocnych pręgów. Ja mam ten mecz oczywiście potnę jakieś kolejne rundy, jak one tak będą wyglądały. A było blisko. Trochę szkoda tej rundy, bo cheater był przez sekundę nieprzygotowany i mogłem, 17 w 1 trafiłem cheatera, mogliśmy tę rundę wygrać. Także to na tyle w tym meczu, ja mam tutaj na pewno wytnę mnóstwo rund, bo nie ma sensu pokazywanie czegoś takiego, jak graliśmy przeciwko cheaterowi. Mam nadzieję, że zagram jeszcze kolejny meczek na tej mapie i będzie on wyglądał normalnie. 100% headshotów u cheatera, prawda? No to lecimy trzeci raz na tej mapie, do 3 razy sztuka, znowu zaczynamy po stronie CT. I oby tym razem był jakiś normalny meczyk. Train? Something? No jest tu jeszcze jeden gdzieś w pociągach. On chyba ma teka w ręku, nie? Więc ja go mogę próbować w ciało obijać. Fejkował. Poszedł mnie tu żugać ze środka. Jest! Oh my god. W końcu go trafiłem, nie? Ale ile strzałów było potrzebnych. To był mój frag. Dobra. Ale chyba też będę musiał tę rundę uciąć dużo, skoro to już jest trzeci mecz, to ten filmik nie może trwać 5 godzin. Obyszliśmy się z nimi naokoło, ja poszedłem na shifcie na ich respa, później wróciłem tędy, wróciłem jeszcze raz do tego domku, oni w tym czasie jakoś tutaj na shifcie poszli do nas, zaplantowali. Łaziliśmy po prostu naokoło siebie przez cały czas. Myślę, że na początku trzeba rzucać jakiegoś takiego smoła tutaj. No, oni też tak zagrali.
Gdzie on tu jest? Ale się minęliśmy. Ale się minęli! No nie dało się, żeby ten smoke zszedł! Jak ja wyjąłem granat, to on postanowił akurat w końcu wyleźć z tego smoka. Tak to w nim siedział pół godziny. Ale zabawna runda. Ale zabawna runda. Ja mam cały czas jakiegoś laga też, jak się strzelam z przeciwnikami. Ach, no to było mega śmieszne, nie? 84 w 3 zabrałem. You hear them? Okej. Okay. Flash you, bro. Czy coś mój flashek pomógł? Dobra, mamy to! Powiem wam, że jak już trochę zobaczyłem, jak ta mapka działa, no to gra mi się o wiele ciekawiej. Ale jest tu sporo takiej zabawy w tych smokach. One or two? No jest planta, zdążę zaplantować. Idziemy tutaj, on jest naokoło. On się będzie chował za tym domkiem. Chciałem go wziąć z... I was thinking about killing him with Zeus, man. Miałem ochotę na niego wychylić, ale pomyślałem, że może będzie się spodziewał i na mnie tam spojrzy. Zagadałem się, więc nawet nie wiem, co mówił mój sojusznik w tym momencie. Jak już trochę poznałem tę mapę, gra mi się naprawdę fajnie. Jest takie spore zamieszanie, bardzo się przydają jakieś smoki, granaty. Bo jest tu sporo otwartej przestrzeni, nie wiadomo gdzie, skąd czasami ktoś przyjdzie i gdzie się spodziewać albo nie spodziewać przeciwnika. Ale o, jak trochę tych granatów porzucamy, to są ciekawe możliwości gry. I'm T-Spawn. Ja bardzo lubię jakoś na tej mapie obchodzić. On patrzył. I throw you smoke, man. You can hide. Rzuciłem mojemu smoła, żeby się mógł tam schować. Dobra. On side pushing smoke. I have bomb. No, 30 sekund! Z Maga 7 mi takiego heada sprzedał od razu. Więc na początku byłem taki niepewny do tej mapki. No, sam fakt tego, że na drugi mecz trafiłem cheatera, pierwszy to był w ogóle... Wszystkie tylko rundy Pottero wygrywaliśmy, ale jak już trochę ją poznałem, jak już zobaczyłem troszeczkę o co w niej chodzi, to gra mi się lepiej, nie? No, teraz na przykład im tam rzuciłem flash, żeby tych pociągów nie spuszowali aż tak. One or two train? Tell me info, man! Info. I didn't press the speaker. Okay. I come help you. Ile mogę mu tu pomóc? I cover you behind. Woo! Co, on przyjdzie mi tu od pleców? Kolega? After headshot, very, very low. Do you have night? No. Tak to jest z tymi M4-kami, że walnie człowiek heada, później już wychyliłem, żeby go na szybko dobić. Dobra. 86 w jednym dostał tylko. One train. After headshot, very low, very low. Nie możemy go dobić? Serio? Uciekł nam? To jest ktoś na plecach już. Okej, był na plecach, tak myślałem. I mam asystę na tamtym, 81 zabrałem. Powiem wam, że póki co zarówno jedna, jak i druga mapa na skrzydłowym bardzo dobrze się bawię. Naprawdę bardzo dobrze się bawię. Gra mi się o wiele przyjemniej skrzydłowe tutaj niż na tych podstawowych mapkach. Nice, nice. Thanks. Pochwalił moje nocne pręki, słyszeliście to?
W końcu ktoś docenił nocne pręgi i powiedział nice knife. Jak miło. What? Tu już był z tej strony. Tu już się z tej strony ustawił. Okej. Ładnie to rozegrał. Czy ten mój mołotow jakoś wpadł fajnie? O, był tu, chciałem go zdjąć. Z T-spawn? Go plenty na smoke. Nie rozumiem, co on mówi czasami. Dobra, thank you for the game, man. Bardzo fajnie się bawię, zarówno na jednej, jak i drugiej mapce do skrzydłowego, aż mam od nowa ochotę pograć sobie w tym trybie, nie? Gdyby więcej było takich mapek, gdyby może nie wycofali tych poprzednich społeczności, to bym się świetnie bawił na Wingmanie. Także dzięki wszystkim za oglądanie, zostawiajcie łapki w górę, komentujcie, subskrybujcie i do zobaczenia w kolejnym filmie. Cześć, mam nadzieję, że nie będę już tak trafiał na cheaterów regularnie.